shit. I must reach the orbital spire. Farewell, Captain. Dobrze, moi drodzy, lecimy dalej. Rozumiem, że to było tutaj, trzeba było wejść. Idziemy ogarnąć tego demona. 00. 10 naboi. Słabo z amunicją, słabo z amunicją. A zastępy demonów są ogromniaste. Są też twarde. Pańcy. To znowu będzie uzupełnienie amunicji. Trzeba będzie się rozejrzeć. Stench of aliens permeates this facility, but it is tolerable because it represents progress. I acquired specimens for experimentation. Orc, Tau, Eldar. Even a Tyranid Lictor, which nearly caused a revolt among my tech priest allies. I designed the weapon to use the warp energies to target the weak points in the Xenos brain and rupture them. That is the tidy theory. When I put it into practice, however, the specimen's head explodes. Distasteful, but effective. The weapon works. Ej, tego to ja nie miałem. Co to jest za jakiś... A, bolt szturmowy. Jest. Aha, coś takiego. No i właśnie tutaj jest pytanie. Dobra, spróbujemy może z tym. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Może to będzie dobry pomysł, nie wiem. Lecimy. Prawdopodobnie, moi drodzy, jest to ostatni odcinek. Kolonia Marinesa. Tak średnio bym powiedział. Scenka jeszcze jakaś. To mutują się znowu. O jest. Nawet dobra pukawka, nie powiem, ale chyba sobie postrzelamy z tego zwykłego. Wężyczko. Co tam jest grane? Jakiś idiot tam znowu? Walą tymi granatami. Powiem, że to jest strasznie wkurzające. A to chyba jest ten moment. O Jezu. Taki twardy jest, gościu? Na pierdolę. Uważam, że jest to dramat, co tu się odpierdziela, nie?
chodź. Jak żyćka. Ale się kuba, co? Captain Titus. Już? Severed, but it's still the enemy's strong point. The fleet is preparing an all-out assault. Their attack will not be enough to stop the forces of chaos. I know. Good luck, Titus. Ja myślałem, że trochę jakby dłużej mi zejdzie. Dobra, ale ja się muszę gdzieś dostać, ale którędy? Bokiem? Tak jest. Myślałem, że trochę więcej czasu to zajmie, ale w miarę szybko, w miarę sensownie udało się ich pokonać. O nie. Dobra, tu wiem, że tu już będzie szybka. Fajne to, ale strasznie szybko schodzi amunicja z tego główienka, nie? Niestety. Tak do końca nie jest zbyt dobrze. Mało amunicji. Cały czas zapomina, że mam tą strzelbę taką. Mam tą strzelbunię, nie? Amunicję, tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. To jest chyba mój kolega, dobra. Chuja tam, kolega. To nie mój kolega. O ja pier... Kopa mi wywali. Hardy, ty. What the fuck? What the heck? Jak to mówi DSO? What the heck? What the heck? Amunicja schodzi po prostu na pniu. Amunicja schodzi jak na pniu. Co tu mamy? Topór, nie topór. Więc weźmiemy sobie z powrotem snajperę, nie? Snajperka jest dobra, nie? Siły chaosu. Lecą te kurwa gówna znowu.
dalej się tworzą. Wrota piekieł. Ty nie ma, czy tu możemy wyjść? Nie ma, ale tutaj praktycznie... Okej. W kółku będę przelatywać. Dobra, dobijamy. Potrzebuję żyćko niestety. Albo stety. Jakieś komuniakaty idą o dead bodies everywhere. No tak, da. Spalili. Tu jest znowu ten podwójny, ale puszczę. Ale są zwykłe lumpy. Żyćko, chociaż mam fulla, ty. Nie. Już chciał rzucić, skubany. Nie udało się.
Byś chciał rzucić, nie udało się, kolego. Nie ma tak fajnie, nie ma tak miło. W ogóle idziemy. Jakieś kanały, co tu grane w ogóle. Jakieś windy pewnie znając życie. Tak jest. Ultramarines, this is Captain Titus. Captain Titus, Thunderhawk Lance of Jove is at your disposal, Captain. I must reach the orbital spire. Tell your pilot to make his approach. Yes, sir. Yes, sir. Cały czas się przebijamy. Czego mamy? Się pewnie leją. Teraz pytanie, którzy są którzy? Teraz nawet nie wiem. Nawet nie wiem. To jest nasz kościół? A tak. Blood Raven Squad Corvus reporting in, Captain Titus. We joined the Liberation Fleet at Bakar, along with a squad of Black Templars. Unleash the fury you showed in the Aurelian Crusade. And we will be glad to have even a few Blood Ravens with us. You may rely on that, Captain. Then join the forces driving into the demon host, and stop any enemies trying to follow me up the orbital spire. None shall find us wanting. Honor and glory. Ten się nie chce pokazać, nie? Spaniuk jeden. You will die. You will die. Granaty to dramat, nie? Przyznać. Szkoda w ogóle tej snajpy na tych zwykłych, nie? Space Marine! Teraz zaś to gówno latające poleciało. To te są? Co to w ogóle o nich strzelać w tym, nie? Tu już jest kicha, nie? Tu już jest kicha totalna. Z
Czerwone kruki. Tam znowu jest. Tu jest amunicja, dobra. Bo ja chcę ten. Ja chcę tu chłopa. Lipa, bo ja chciałem ten. Ciebie się przydało. Squad Solanus reporting in. Manufactorum Narses is secure. Very good. Your orders, Captain. Contain the chaos threat here. Understood. Dużo tu się pojawiło tych kurde wszystkich. Marinesów, special Marines. Dobra, mamy stateczek. Ciśniemy. Thunderhawk ready for transport, Captain Titus. I will need all your skill, pilot. Take you into the eye of terror if you ask it, Captain. The orbital spire will do for today, brother. My brother? Salam alaikum, my brother. Normalnie, salam alaikum, my brother. This is fantastic. Good job, my friend. Bellissimo. Lecimy do iglicy. Nie ma to tamto. Tym, jesteśmy z młotem, kurde, ja? No, brother. Rejoin our forces and bring fury to the enemy. This battle is mine alone. Yes, sir. Vitro Pneumerota. Okay. No to ja tu mam... Nie za wiele możliwości, jeżeli chodzi o bronię, nie? Aha, bo ja mam ten, dobra. Rakietowy ten mam. A czemu mi dali ten młot z automatu? Powiem szczerze. Mocno zastanawiające.
Aby to szczerze powiedziawszy, nie mogę tutaj jakby życia sobie ogarnąć, ej. Już połowy życia nie mam. Racha w ogóle jakaś. Jakie jumpy będę robił? Teraz? No to wygląda. Wiecie, by się przydało ty, ale... Ja z tego nie mogę tutaj nic zrobić, ty. Powiem szczerze. O. Dawaj. Dawaj go w końcu, bo... Musicie napełnić, bo lipa jest, strasznie się zrobiła. Żyćko. Czasami to wchodzi, a czasami to nie wchodzi, nie? I nie wiem od czego to jest zależny, mając ten młody oczywiście, nie? Tego to ja nie wiem akurat. Dobra, jakoś powolutku do przodu. Lecimy. No młody jest zdecydowanie najsilniejszą bronią oczywiście, nie? Ta muza. Tu. The world grows. Okay. Nie dało się go za bardzo ogłuszyć, chociaż chciałem. I my tam się udajemy. Tam. Żyćko jakieś? Coś ten? Ja.
Jak mi życie schodzi, ty? Co tu się dzieje? No przesadzają mi. Masakra, co tu się odpierdziela w ogóle, ty? I mamy po, tak powiem, jetpacku. Amunicja by się przydała z nim. Albo to wygląda. Tu coś mamy. Mamy, no nie, no chyba weźmiemy sobie ten młot, znaczy toporek, nie? O kurczę. Nie jest on zły, ale... Robocop. Ewidentnie Robocop. Brglina. Czy cię nas to doprowadzi? Cały czas to robimy. Cały czas go tropię, nie? Bez zmian mi się wydaje ten cel, nie? Zgadza się. Leć, 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 leć. Grubo. Też nie za ciekawie. Ja bym kurwa trafiać chociaż, nie? Dziećko przynajmniej będzie. Okay. Jest przynajmniej żyćko. Idziemy dalej. Będzie w końcu spotkanie z głównym. Z głównym bossem, kurwa, 6 naboi do snajpy. Dobrze. Ta snajpa jest naprawdę bardzo dobra. Takie 3 strzały w tych chaosowych marinesów i gościów nie ma, nie? Czekamy na walkę z bossem. Ostateczną walkę z bossem. Sidonus, and for the Emperor.
we'll finish this. Tak, tylko że przed główną walką przydałoby się amunicja, nie? Panowie. Panowie chyba zapomnieli tutaj amunicję dodać. Nie ma tutaj amunicji, ty. Yes. I burned a thousand worlds in your dark names. You challenged me to recover this fragment of your power. Obizna. And I have done so. The slaves of the false emperor, who dared claim it as their own, lie dead at my hand. Będzie grubo. As a slave to chaos, nothing you say could tempt me from the path of honor, or from avenging the deaths of my battle brothers. You are no threat to me now, Ultramarine! Zdaniem tu jest jakaś lipa z tym, nie? Already, our legions are pouring through. The slave of the false emperor was trying to save this planet from one invasion. Instead, he ushered in another. Wydaje mi się, że będzie bardzo ciężko tutaj to wygrać. Tym bardziej, że kurczę, nie mogę ich tych łapać idiotów, nie? Reality.
jest do bani, że... Tylko pół życia. O! Żyłem te kurcze falie? Fale? O-o. Walka z bossem. Killing my servants matters little. I am unassailable. The gods of chaos protect me with the very energies of creation. You forget, Nemeroth. I am no stranger to the touch of the warp. What the fuck? Co to jest grane? Quick time eventy. Okay. Uniki, żeby mi ok, rozumiem. Ciekawe. I quick tam evencik zrobili tutaj. Wow, pięknie to wygląda, wam powiem. Piękna walka. Ja mi podoba ty. To panowie po prostu lecą. Zbani mu tutaj wysadził. Pięknie. O, tylko teraz my znowu gniecie. Dawaj. Kurczę, tak chyba nie by... O, dobra. Jest! Łeb urwany. Ale to pewnie nic nie dało. Pierdziele, no fajną tą bitkę sobie wymyślili. Ja myślałem, że będzie klasyczne, nie? Brother? My brother? To co, skończyliśmy Space Marinesa? Rozdział 18, epilog, lądowanie. Żyje. I Titus. I see the Ultramarines are human, after all. More than you know, Lieutenant. Inquisition is here. His injuries appear chaos inflicted. You are certain of this charge? What the fuck? Titus has been corrupted by chaos, Inquisitor Thrax. I am no heretic. You lie!
Only an agent of chaos could withstand such warping. What the fuck? I sent the demon to oblivion. But did you have unholy assistance? Yeah. You must know. You will submit to my authority, Captain, or the Inquisition must conclude that you have corrupted every ultramarine under your command, not to mention those who stand at your side. Ignore his threats. Come on. The Inquisition will destroy you, Mira, and the ultramarines will be forever dishonored. Leave my brothers and the lieutenant alone. I will come with you. I do not know why I can resist the touch of chaos, but I swear I will discover the truth. We will discover many truths, Space Marine. Codex Astartes leaves no room for doubt. You cannot touch the warp and emerge unscathed. The Codex Astartes is a set of rules. They guide us. Shape us as ultramarines. Teach us to hold duty and honor sacred above all. But how we live with those rules is the true test of a space marine. And you have failed. Łysy okazał się zdrajcą, kurde, podpierdolił swojego szefunia. Co za łysa łajza, nie? Ciekawe, czy jest rudy. Może jest rudy i dlatego na łyso się opierdzielił. Powiem szczerze, takie zakończenie z dupy, ale wtedy nie było wiadomo, że powstanie Space Marines 2, chociaż zostawili sobie poniekąd jakąś tam furtkę, nie? Titusa o herezję oskarżyli. No ja pierdolę, co za głąby, ej. Kościół zabił głównego tam jakiegoś... No to w sumie pachoł był na pewno, tak szczerze powiedziawszy. Nie był tak duży ważny, tylko jakiś pachoł, no ale okej. Okay. To koniec, rozumiem, że taki jest koniec Space Marines 1. No to tak jak mówiłem... Tak jest, tak jak mówiłem, no wtedy nie było wiadomo, że powstanie Space Marines 2. No trzeba było czekać kupę lat. Ta część wychodziła w 2010, 14 lat, tak? Dobrze myślę, czy w 2011? 2011 chyba. To 13 lat trzeba było czekać na drugą część Space Marines 2. Furtkę sobie zostawili otwartą. Nie wiem czemu 13 lat aż trzeba było czekać, żeby powstała druga część. Ja się cieszę, że udało mi się skończyć tą pierwszą część, jedynkę, przed dwójką. Dwójka jest zamówiona w preorderze. Dwójka na premierę u mnie będzie na kanale. Tu jeszcze pokażę do kamerki oryginał, tak? Jedyneczki. Naprawdę, moi drodzy, w momencie, kiedy leci premiera tego materiału, prawdopodobnie na moim kanale już są materiały, bądź jest już live premierowy z Space Marines 2. Podsumowując ten tytuł, początek gry tak do połowy. Powiem szczerze, średni. Strzelanka, oczywiście dużo tutaj widać... że tak powiem, podobieństw do Gearsów z roku wcześniejszego, 2000. Do połowy gry średnio ze względu na tych orków. Jakoś tak średniawo. W momencie, kiedy faktycznie pojawił się ten chaos, gra się zrobiła i raz trudniejsza, dwa, dużo ciekawsza, trzy, wciągająca. Naprawdę, moi drodzy, byłem bardzo zaciekawiony, co się będzie działo dalej w momencie pojawienia się tego chaosu. Oczywiście pewne sceny można było jakoś tam przewidzieć, ale w momencie właśnie pojawienia się chaosu, wojsk chaosu, chaosu, to już gra wyglądała dużo ciekawiej. Fajna strzelanka, czuć, że się biega takim mega opancerzonym żołnierzem, marinesem. Zabijanie tych hordów też było całkiem przyjemne. No, kilka razy zezgonowałem w tej grze, no, zdarzyło się.
Natomiast generalnie fajny tytuł, ładny nawet graficznie. 2011 rok, to jest, moi drodzy, siódma generacja, ogrywałem to na 360. Dość ładny graficznie, nie mogę się tutaj przyczepić. Oczywiście sterylność niektórych pomieszczeń, okej, okay, no, mogłoby być troszeczkę bardziej różnorodniej, ale no, jest jak jest. W dwójce widziałem, że będą jakieś planety, jakieś lasy, jakaś zieleń, jakoś to może ciekawiej i lepiej będzie wyglądać. Troszkę ciężko mi jest ocenić tą grę, no bo też nie oszukujmy się, nie jest to jakoś mega, mega wybitny tytuł, żeby tutaj po prostu och, ach, ech. Oczywiście jest to cała kwintesencja Warhammera, w uniwersum Warhammera, strzelanka TPP za pleców bohatera. Ja tutaj bardziej strategię ogrywałem, grałem też Fury Warriora Warhammera z PS2. Nie mogę dać niskiej oceny, ale nie mogę też dać oceny jakiejś wybitnie wysokiej. Myślę, że ocena 6 na 10 to ocena stricte idealna. Dobrze przyswajalny tytuł, fajny tytuł na raz. 6 godzin grania, dziękuję, do widzenia. Nie był zły, nie był też mega wybitny, ale bawiłem się przyzwoicie, bawiłem się dobrze. Myślę, że 6 na 10 to jest taka ocena całkiem idealna odnośnie Warhammera Space Marines. Tyle ode mnie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie całej serii Warhammera Space Marines na moim kanale. Playlista oczywiście znajduje się w zakładce playlist. Chyba wyszło z tego 6 odcinków, podejrzewam, jak dobrze pamiętam. Stawiałem 8, ale wyszło 6. No i co? Na pewno już gdzieś tam ogrywam Space Marinesa 2, to wbijajcie na Space Marinesa 2 i na inne moje serie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko. Na razie. Sayonara. Yo!